Bliscy strzelenia bramki byli aż dwukrotnie goście, jednak pierwszego gola zdobyli Górnicy. 13. minuta spotkania, piłkę po dośrodkowaniu Agafona do siatki kieruje Mariusz Nosal. Chwilę potem doskonałą pozycję strzelecką marnuje Kuźba. 10. minuta po zmianie stron, Górnicy podwyższają na 2-0. Autorem przepięknego strzału z podania Kuźby był Agafon. Po tym golu riposta wrocławian była bardzo szybka. Dwie minuty później kontaktową bramkę dla gości uzyskuje Dariusz Kasperek. Prawdziwy dramat kibice Zabrzan przeżyli w końcówce meczu, kiedy to na 5 minut przed gwizdkiem sędziego goście wyrównują na 2-2. Piłkę po strzale Kasperka odbija Warzecha, ale przy dobitce Kowalczyka golkiper Górników był bez szans. Zabrzański Górnik remisuje na własnym terenie ze Śląskiem Wrocław 2-2.